Dzisiaj będzie bez wstępów, od razu przejdziemy do konkretów. O czym jest Balladyna? Utwór zaczyna się tym, że Kirkor przybywa do pustelnika z prośbą o radę, chce, by pustelnik doradził mu, z kim powinien się ożenić. W odpowiedzi, pustelnik dość dziwnie reaguje, przekonuje Kirkora, że powinien ożenić się z ubogą kobietą. Przy okazji opowiada mu swoją historię. Okazuje się, że pustelnik, mężczyzna, który od 20 lat żyje w samotności, tak naprawdę jest popielem trzecim, czyli królem strąconym z tronu przez swojego brata, popiela czwartego. To znaczy, że obecnie w kraju panuje popiel czwarty, uzurpator, zły władca, i przez niego e, kraj spływa krwią. Popiel. Pustelnik zdradza, że gdy uciekał z zampu, zabrał ze sobą koronę i to jest bardzo ważny motyw, ponieważ to jest korona, którą dotykał w międzyczasie Jezusek. Historia jest nieco skomplikowana, ponieważ jeden z trzech królów, który wracał od Jezuska, zabłądził i trafił na ziemię Polski. I tutaj władcy Polski oferował koronę z wdzięczności i ta korona przechodziła na kolejnych władców, miała zapewnić dobrobyt. Gdy Kirkor dowiaduje się, że ma przed sobą króla, niewiele trzeba, od razu obiecuje mu, że dla niego odzyska tron. Pamiętajmy, że Kirkor to postać szlachetna, właściwie krystalicznie czysta i, i z pewnością tej obietnicy dotrzyma. W innej części lasu, mniej więcej w tym samym czasie, poznajemy kolejną bohaterkę, jest nią goplana, to nimfa wodna, której służą dwa duszki leśne, chochlik i skierka. Jego plana wybudza się właśnie ze snu zimowego i opowiada swoim poddanym, że zimą zakochała się i zakochała się w człowieku. Nic o nim nie wie, jedynie, że jest mężczyzną. Pojawia się po chwili, okazuje się, że jest to grabiec. My bardzo szybko orientujemy się, że jest to burowaty mężczyzna, prostak, który nie stroni od alkoholu i nie jest zachwycony go planą jej miłością. Co więcej, mówi Goplanie, że nie może z nią być, ponieważ ma gdzie indziej zobowiązania bo jest w związku z Balladyną. Ponieważ Goplana jest zakochana szaleńczo, musi coś wymyślić, by pozbyć się Balladyny. Co zrobi? O tym za moment. Plan Goplany jest bardzo prosty. Z jednej strony wie, że Kirkor, ten z naszej pierwszej sceny, ma pojawić się w poszukiwaniu ubogiej żony. Więc musi sprawić, by dostał się do domu Balladynę, w tym celu wysyła jednego ze swoich duszków, by tam go naprowadził. Balladyna mieszka razem ze swoją siostrą Aliną i matką wdową w biednej, skromnej chacie. Są biednymi dziewczynami i są postaciami kontrastującymi ze sobą. Mamy ciemnowłosą Balladynę, jasnowłosą Alinę, jedną złą, drugą dobrą. Kontrast jest tutaj wyraźny. Drugi z duszków ma inną misję. Ma sprawić, by Kirkor, który dostanie się do domu wdowy, zakochał się w córce kobiety. Niestety, goplana nie precyzuje, w której córce i dlatego Kirkor zakochuje się w dwóch kobietach. I stąd jest cały problem, czyli tutaj ingerencja goplany ma zasadniczy wpływ na to, co wydarzy się dalej. Co więcej, siostry również zakochane są w Kirkorze i zrobią wszystko, by wyjść za niego za mąż. Pamiętajmy, że Kirkor to... Graf, odpowiednik hrabiego, bogaty mężczyzna z pozycją. Wdowa z Kirkorem ustalają, że o poranku dziewczyny wyruszą, by zebrać maliny, która z nich zbierze ich więcej, ta zostanie żoną Kirkora, co nie przeszkadza Balladynie spotkać się w nocy z grabcem, czyli ze swoim dotychczasowym partnerem. Gdy go plana, dowiaduje się, że grabiec mimo wszystko spotkał się z Balladyną, bardzo się złości i to z pewnością pamiętacie, stosuje wobec niego karę, zamienia go w wierzbę. To nie jest kara długo trwała, ale jednak dość surowa. Spójrzmy, zmieniła nam się sceneria, mamy jezioro gopło, mamy tę wieżbę, czyli naszego grabca. Przychodzą siostry z ubogiego domku wdowy, przychodzą, bezbierać malinę o poranku i balladyna morduje Alinę, by zdobyć ten nieszczęsny dzbanek malin. Zauważmy, że obserwatorem jest z pewnością wieżba, czyli grabiec, no i za pniem schowana tutaj niewidocznego plana prana po zbrodni postanawia porozmawiać z Balladyną w efekcie zostawia jej tutaj to czerwone znamie, krwawe znamie mordercy na czole. Spójrzmy na mapę, zobaczmy, co tutaj już mamy. Zniknął domek wdowy, bo został spalony przez Balladynę, nie ma wieżby, bo grabiec jest już człowiekiem. Natomiast jest tutaj ten zamek Kirkora z czterema wieżami, jest chata pustelnika, tego, którego Kirkor odwiedził, czyli naszego Popiela trzeciego, i zamek w gnieźnie, czyli to miejsce, w którym urzęduje uzurpator Popiel IV i tutaj będzie się musiał Kirkor udać, by zdobyć, odzyskać tron dla pustelnika. Tak też się dzieje. Balladyna wychodzi za mąż za Kirkora, zamieszkuje z nim tutaj, ale od razu, niemal po ślubie, Kirkor mówi, że musi wyjechać. My wiemy, że on uda się do zamku w gnieździe, by odzyskać koronę, ale nie mówi o tym żonie. Po drodze jeszcze wstępuje do chaty pustelnika, by powiedzieć mu, że poszedł za jego radą i ożenił się z biedną kobietą. Balladyna jest bardzo podejrzliwa, Podejrzewa, że Kirkor tak naprawdę wyruszył na poszukiwania Aliny. Sama jednak ma sprawę do pustelnika, bo pod nieobecność męża chciałaby pozbyć się tego nieszczęsnego znamienia na czole. Okazuje się, że pustelnik bardzo szybko orientuje się po tym znamieniu i po tym, że rano e, trupa kobiety widział, że to Balladyna jest morderczynią. To znaczy, że poznaje jej tajemnicę. Co więcej, tę tajemnicę poznaje jeszcze von Kostryn. Czyli rycerz z zamku Kirkora, ponieważ podsłuchuje podziwami pustelnika, i od tego momentu Balladyna będzie zmuszona z nim współpracować. Co więcej, gdy pustelnik dowiedział się o ślubie Kirkora, namówił go, by wysłał posłańca do Balladyny z kufrem, którego ta nie będzie mogła otworzyć do jego przyjścia. Tak też robi. Kirkor wysyła gralona, który niestety zostaje przez balladynę i funkostryna zabity w zamku, ponieważ balladyna podejrzewa, że zna tajemnicę śmierci Aliny. Trochę namieszane, ale zaraz będzie prościej. Przeskakujemy w inne miejsce, ważny moment. Tak jak powiedziałam, grabiec przestaje być wierzbą. Próbuje nawet skontaktować się z balladyną, ale mu się to nie udaje. I teraz prosi swoją nową, ukochaną go planę o to, by zamieniła go w króla dzwonkowego. Król dzwonkowy, czyli ten król z kart, czyli tutaj karykatura władcy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Goplana daje mu koronę, którą Skierka, czyli jej duszek leśny, znalazł w lesie. A to jest ta korona, ta, którą miał właśnie pustelnik, ta, którą dotykał Jezusek, ta, która miała zapewnić dobrobyt w państwie. Wracamy do zamku. Balladyna, Sfonko z Trynem coraz lepiej sobie żyją. Można powiedzieć, że między nimi kwitnie romans. Zaczynają bardzo ściśle współpracować. W tym czasie Balladyna wyrzeka się swojej matki, wyrzuca ją z zamku, ponieważ boi się, że przez jej obecność ludzie zorientują się, że sama jest bardzo nisko urodzona. W zamku odbywa się uczta. Więc mamy tutaj wielu hrabiów, margrabiów i różnych osobistości. I do zamku biega posłaniec, który biegnie. Uwaga, to jest zamku w gnieźnie, informuje o tym, że Kirkor wygrał, pokonał uzurpatora i teraz oczekuje na osobę, która ma koronę, by zasiadła na tronie. Kirkor, będąc tutaj, jest przekonany, że tą osobą będzie pustelnik, bo to on miał mieć koronę. A w tej chwili kto ma koronę? W tej chwili koronę ma grabiec który jest obecny tutaj na uczcie jako król dzwonkowy. Gdy Balladyna i Fonkostryn słyszą, że tron czeka, postanawiają zabić grabca dla korony. Tak też robią, nocą w jego komnacie zabijają go. I teraz tak naprawdę jedna osoba tylko stoi im na drodze do, do tronu. Postanawiają, że wezmą tutaj pozostałe wojsko Kirkora i staną przeciwko Kirkorowi, że pokonają go siłą, jednak jeszcze muszą pozbyć się jednej osoby, która jest naprawdę o Balladynie, a jest to pustelnik. Pamiętajmy, że oni nie wiedzą o tym, że on jest właśnie prawowitym królem. Zlecają zabicie go i pustelnik ginie przez powieszenie. Sami udają się tutaj by walczyć z Kirkorem. Kirkor dzielnie z nimi walczy, ale niestety przegrywa, ginie w bitwie. I już droga do zamku jest wolna. Właściwie Balladyna powinna już zasiąść na tronie. Zobaczcie, ile przeszkód pokonała. Zabiła Alinę, poślubiła Kirkora, wygnała swoją matkę, zabiła Gralona tego posłańca nieszczęsnego, zamordowała grabca dawnego chłopaka, zamordowała pustelnika, walczyła z Kirkorem i doprowadziła do jego śmierci. I jeszcze wiemy, że na sam koniec, gdy miała już zasiąść na tronie, Podzieliła się zatrutym chlebem z Fonkostrynem, by ostatni świadek również zniknął i zabiła w ten sposób swojego wspólnika. Miała już zasiąść na tronie, ale okazało się, że zanim to zrobi, powinna przeprowadzić sąd, czyli rozstrzygnąć sprawy dotychczas zgromadzone. Ponieważ chciała być dobrą królową, postanowiła wysłuchać poddanych i tak pierwszym oskarżycielem był lekarz, który stwierdził, że Fonkostryn nie zginął śmiercią naturalną, tylko został otruty. Nie było winnego, jednak Balladyna musiała mimo wszystko wydać wyrok i powiedziała, że wyrok to śmierć zgodnie tutaj z zapisami prawa. Drugim oskarżycielem był Filon, który znalazł ciało zmarłej Aliny i powiedział, że również tutaj mamy do czynienia z morderstwem za to również wyrok śmierć. Trzecim oskarżycielem była wdowa. Ona tak naprawdę przyszła się bardziej poskarżyć na swoje córki. Bo myślała, że Alina uciekła z kochankiem, a balladyna rzeczywiście się jej wyrzekła, ale gdy dowiedziała się, że za to postępowanie może balladyna zginąć, umrzeć, postanowiła nie zdradzać jej imienia. Niestety, w tym państwie nie mogło tak to się zakończyć i wdowę zabrano na tortury, by wyznała, kto jest jej córką. Wdowa kierowana miłością tego nie zrobiła, jednak sama zginęła podczas tortur, i balladyna była zmuszona wydać wyrok na. Tę wyrodną córkę i ponownie wyrzekła, że karu będzie śmierć. Gdy trzykrotnie wypowiedziała słowo śmierć, wyrok został wykonany, i balladynę trafił piorun. I mniej więcej tak właśnie kończy się ta historia. Mam nadzieję, że takie streszczenie pozwoli Wam zapamiętać więcej szczegółów i będzie przydatne jako powtórzenie przed egzaminem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.